Witam kolegów hodowców ponownie na moim kanale, Marcin Porwicki. Dzisiejszy filmik będzie taki podziękowaniem przede wszystkim za te subskrypcje, za ten odzew po tym filmie ostatnim. Nie byłem pewien, czy to nagrać, czy to wrzucić. Powiem szczerze, różnie, jak mówiłem, różne rzeczy tam dotykają mnie jako osobę. Ale no, potwierdziliście, że warto było to robić i wiadomości i na Messengera i jakieś takie odzewy osób prywatnych. No dziękuję wam za cały odzew, za docenienie, że dzielę się tym swoim, doświadczeniem, to może, że dużo powiedziane, ale jakby takimi spostrzeżeniami i pomysłami. Niektórzy na przykład chociaż jedną rzecz chwycą z jakiegoś takich rozwiązań moich, a dwa, dzięki za 400 łapek, ponad 3000 subskrypcji jest ponad, już jest przekroczone, więc miło mi jest bardzo, także ja dziękuję, zachęcam do dalszego subskrypcji kanału, oglądania. To, że widać, że to ma sens, dla mnie ma sens, że jest potrzeba. Bardziej. Potrzeba jest takich rzeczy, więc część druga będzie nakręcona, bo też niektórzy piszą. Myślę, że dokończę tutaj te parę rzeczy, jeszcze taką, powiedzmy, jedną całość, a dzisiaj tak ogólnie po prostu jest niedziela. W zeszłym tygodniu nie mogłem, nie byłem akurat, były ferie dzieci, więc akurat mnie nie było, a po powrocie jakoś tak się nie chciało zebrać, więc już jest po tygodniu jakby odpoczynku, do wrócenia do normalności, więc może tylko powiem parę słów, bo teraz jest taki temat parowania, który jest bardzo często jakby poruszany. I każdy jest ciekawy. Ja tylko dodam, że tak jest, znaczy tak będę mówię to cały czas, ale że tak jest u mnie, tak jest w mojej hodowli i żeby sobie też brać to pod uwagę i trzeba to sprawdzić na swojej, bo każda hodowla jest inna i naprawdę polecam branie takich, powiedzmy, rzeczy, tylko patrzenia, czy pasuje, czy wam to pasuje, na przykład, nie wiem, otwór tu, czy jak ja mówię, budowie gojemnika, co wam pasuje i powybierać sobie najlepsze rzeczy z każdej jakby rzeczy, z jakichś różnych takich doradzeń i wtedy sobie stworzyć jedną całość swoją, taką swoją, typową, taki swój gołębnik marzeń, czy jakby to powiem, taki tytuł mnie zainspirował, ale taki tytuł jakoś taki poszedł, także co, pokażę zaraz tutaj, bo tylko wyciąłem sobie dziury właśnie w oknach, jakoś dzisiaj pierwszy dzień powinny być już na wojlerach sobie chodzą, jeżeli chodzi o parowanie. Jak było u mnie zawsze, parowanie było koło tam walentynek, 14 luty rozpód, koło 20 któryś luty gołębie dorosłe. I tak jakoś takim za tym byłem. Koledzy, powinniście sobie wziąć pod uwagę też właśnie, czy chcecie z młodymi pierwsze loty latać, czy bez młodych. To trzeba obliczyć, powiedzmy, te wszystkie dni, jak to wyjdzie. Trzeba wziąć też pod uwagę jakiś tam poślizg mały. Przy gołębiach rocznych zawsze można sobie wziąć poprawkę, bo to jest różnie z tymi jajkami i z tym. Bardzo mądre, znaczy mądre, tylko modne i no to już też było na filmikach wcześniejszych. I preferowane jest łączenie takie, powiedzmy, takie wstępne, robienie parowania. Przy gołębiach lotowych ja akurat puszczam luźno, same się parują jakby z 3-4 razy, już były ze 2 razy. I one po prostu jakby zaoszczędzają nam czas później. Te gołębie nie robią jakiegoś pierwszego poznania, tylko one już się znają. Już widać po trzecim razie wpuszczeniu, że one idą w konkretne już cele, jakby i samce, i to jakby mamy naprawdę duży już problem, znaczy duży taki do przodu, czasowo jesteśmy. Jeżeli chodzi o rozpód, to samo. Jak przejdę do rozpodu, też wam pokażę dzisiaj akurat, bo sobie nie pokazywałem. To samo jest, zamykam w cele na 2 dni pary, tu już tam, które ja chcę. I też się poznają, jakby jest to samo. Później jest kwestia jeszcze wypuszczania, żeby objęły właśnie te gniazda. Jest to parowanie, to nie jest proste i to jest naprawdę nieraz nerwów i tych przekleństw. Naprawdę każdy chyba wie, ile jest, a
jak się coś chce, a jak jajka pobiją, jak pomylą. No, jest to naprawdę ciężki taki okres, ale cieszy, nie? Z takich rzeczy, co jeszcze chciałem powiedzieć, no to tu podziękowanie. No tak, podziękowanie jest takie właśnie, że no bo to wypada, bo to naprawdę dużo osób mi też tam dziękuję. Ja po prostu powiem tak też, że no mi tak powiedzmy, to co mi dano, dał ktoś, ja też oddaję trochę, bo na przykład nie każdy do tych młodych, do tych nowych osób właśnie jakieś takie chce coś jakby się otworzyć, powiedzieć. Mi akurat się tam powiedzmy w jakimś stopniu i otwierał i pomagał mi Maciek Wójcik, który ten i do tej pory jakby jest jakby tam chętny do jakiejś tam i mi i powiedzmy i wiem jak traktuje do osób jakichś tam młodych czy nowych i też tam powiedzmy jak ma czas no to tam nie zlewa. No i to samo ja oddaję, ktoś mi dał, ja oddaję to samo jak tam mogę, mówię w jakimś stopniu podstawowym. I stąd jest właśnie tak, jest, tak się to wszystko toczy. I jeszcze odnośnie teraz do parowania dalszego. No i trzeba sobie wziąć właśnie pod uwagę. Też o tym tam ostatnio chyba też Maciek Wójcik pisał, ale też na przykład jestem zdania, bo też bardzo szybko parują niektórzy. Myślę, że nie ma za szybko co parować, bo znaczy w ogóle ja nie polecam osobom, które zaczynają, lub które tam na przykład na początku są jakoś takie drogie, żeby nie parować za szybko, bo to ten rok jest taki głupi, że nie ma tej zimy i jest ciepło i to tak kusi. Widać już po Facebooku, że już młode, że to. Jeżeli ktoś chce mieć jakiś powiedzmy tam taki chociaż trochę polatec sobie jakoś fajnie na te młode, w jakimś stopniu chociaż umiarkowane, no to te gołębie za te właśnie takie ala zimowe, one naprawdę, jak do nich się nie podejdzie odpowiednio, one nic nie robią, te gołębie. Także to może być tylko zawód, bo te gołębie już wymagają jakby innego traktowania, innego prowadzenia niż takie normalnym trybem, jak sobie możemy poprowadzić gołębie takie te wiosenne, czyli kwiecień, maj, czerwiec. No, te gołębie są jakby no może prostsze w obsłudze i im tyle nie trzeba, co tym już takim gołębiom, które już mają jakby te 7 miesięcy, przyjdą loty, te gołębie już myślą o parowaniu, o samicy, i, a nie o jakimś tam, im nawet nic na krótko nie daje, a po listach widać. Także trzeba sobie przemyśleć, co oczekujemy. Jeżeli oczekujemy, że chcemy, bo chcemy mieć więcej młodych, lub te gołębie później, nie wiem, jako roczne uważamy, że będą lepiej czy coś, to tak, jeżeli jakiś cel, lub chcemy je na przykład, nie wiem, osobno coś parować, jakieś się bawić, troszeczkę motywować. A jeżeli chcemy naprawdę sobie polatać, się pobawić, to nie ma co się śpieszyć. Zdążymy jeszcze nachować te młody, zdążymy jeszcze, myślę, i tak, że taką mam akurat wizję. Więc chodzi o parowanie. No te daty podałem mniej więcej. Ja w tym roku akurat rozpód chyba sparuję jakąś tak za chwilę. Mam nowy ten rozpód, nie dość, że gniazda nowe i te pary znowu i te nowe miejsce, więc troszeczkę może to być poślizgu, więc ten rozpód chyba, a lotowe sobie zostawię, mam tylko rocznych. Zostawię sobie chyba do końca lutego i dopiero wtedy sobie sparuję. Gołębiami rocznymi też, niektórzy lecą z młodym. Pierwsze loty, niektórzy dają jeszcze jajko, niektórzy to, różne są wersje. Ja jakoś tak leciałem już normalnie bez młodego, na sucho. Te pierwsze loty, no tak jakoś wiadomo, jak jest też miejsce, mamy parę boksów, możemy sobie kombinować, możemy sobie część zrobić tak, część tak, że te gołębie, ta forma będzie później jakoś tak się może troszeczkę może przeskoczyć i zawsze być tam powiedzmy na tym poziomie topowym, no to tak kombinacje, myślę, że kombinacje to różne. A tak jeszcze co tak powiem, tylko przed parowaniami ja już jakoś szczepiłem w zeszłym roku sobie, było tak ciepło, gołębie były już spierzałe w większości, pokrywy, wszystko, to tak chyba koniec listopada ja już akurat sobie szczepiłem. Teraz przed parowaniem też gołębie należy przejść, że ktoś ma karmę zimową, taką lżejszą, troszeczkę już je trochę lepszą pokarmą pokarmić, żeby one troszeczkę odżyły, te gołębie. No takie te standardowe, to na tych filmach jest chyba co roku to samo, myślę, wertowane, więc wystarczy nieraz sobie odszukać. Ja akurat w tym roku sobie robię na przykład taką przed parowaniem z Centrum Zdrowia Gołębi, właśnie taką kuracyjkę ala to hydrodiarowet. Daję 5 dni później kopcji.
Nawet taki wpłynie ten nowy 3-dniówkę. Później polecę 5 dni Candy Vet na grzyba. I później jeszcze dam 5 dni herbatkę z Baxa, tą 21 ziół, tą taką, która jest też 5 dni. I wtedy gołębie jakby ja paruję. W międzyczasie do wody SLW z Centrum Zdrowia Gołębia Biokal. I tak po prostu do parowania, jakieś tam kuracji, nic nie robiłem, żadnymi lekami. 2-3 lata temu robiłem, w tym roku tak nic nie robię i zobaczymy, jak to będzie. Także też trzeba troszeczkę tych parę rzeczy właśnie zrobić, jakby te kokcydia, rzesistek takie, chociaż praktycznie grzyby te takie po jakby je chociaż tymi środkami takimi ala ziołowymi, ale mocniejszymi je troszeczkę, później troszeczkę tą SLW można je troszeczkę tak jakby ruszyć, te gołębie i tak przygotowane dopiero gołębie jakieś dajemy w pary, przy karmie już takiej troszeczkę mocniejsze, ale myślę, że za mocne też nie ma, co dopiero później po okresie. Jeżeli chodzi, tak jak zawsze mi tam doradzą, czy Maciek, to w okresie tam jaj, powiedzmy, jak są jajka, troszeczkę zlecieć z karmy, trochę lżejszą, jakby taką dać zimowej, żeby je uspokoić w tym okresie, żeby nie były takie jakby no, nakręcone na tych jajkach, bo to też gołąb jakby taki wygodny, no widać co się dzieje nieraz i pobiją i się tuką i odbija im, tak żeby je trochę uspokoić karmą można te gołębie na okres jajek, no i tam przed kluciem się jakieś 2-3 dni można po prostu wrócić już na taką mieszankę mocniejszą, no i jak młode standardowo tak po prostu, może kiedyś jakieś tam opowiem bardziej też jeszcze jakoś tak, co powiedzmy w okresie rozrodu, rozpłodzie, co na przykład stosuję, to stosuję wszystko tam powiedzmy takie, głównie to jest Centrum Zdrowia Gołębi, tam nic nie ma, jakieś leśne doliny, cudów nie ma, trochę Rofida, w tym roku takie chcę troszeczkę tam pomieszać, niektóre rzeczy może Bugs i to wszystko co jest z mojej hodowli. Teraz także zajrzymy tutaj, co ja tutaj podziałałem. Nie wiem, czy tutaj ciemno, nie? O, jest. Także zobaczymy, one tu dzisiaj, u nas jest dzisiaj dosyć mocne wiatry. Niedziela, nie wiem jak tam u was. Okienko, kiedyś w starym gołębniku, nie wiem czy pamiętacie, koledzy, miałem takie małe okienka jakby przy ziemi. Jestem przeciwny przy ziemi, żeby nie wiało. Przy ziemi ciągnie jakoś, także robiłem wyjścia. Tu akurat tam wyjście teraz pokażę, mam. No tu przymknę. Przymknę, może i pokażę jedno i drugie. Tu samce siedzą sobie. Tu jest akurat i okno, i wyłaz. Wyłaz taki zamykany, po prostu zamykany. A na noc, może tu wstawię jeszcze siatkę, można sobie uchylić powietrze. Ciągnie tu w linii o okno. Okno jakby nic nie ma po drodze, żadnych, żeby one tam. Odsunięta też jest wylot powietrza, tam jest pół metra od gniazd, żeby też im tam nie wiało, więc no powinno to funkcjonować. Jak będzie funkcjonować, będę na bieżąco mówił i zdawał relację. Jak będzie nie tak, się przyznam na pewno. No i tak okno będzie funkcjonować i tak powinno być tu podobnie, tylko to jest przyszłościowo boks też samców. I box samców i nie pasuje mi to z wojlerami. A o co powiem? Wojlery tu widać, mówiłem, płytki chodnikowe na dole. O. Światło tutaj ma rano wstawać słońce i tu ma im ładnie grzać. Dzisiaj właśnie zobaczcie, u nas naprawdę wieje. Ja wejdę na dwór, zobaczycie. Zobaczcie co tutaj jest. Tu nic nie wieje. To jest podstawa, właśnie dobrze obrócony gołębnik i to już po trzecim jakby gołębniku. Bardzo, bardzo doradzam obserwacje jak wieje. Tu są okna potwierane, tu nic nie pizga. Z tamtej strony właśnie zachodu dzisiaj tak wieje, że tymi oknami ja nie przymykałem, ale czuć jak tam było zawierucha. I wrócę do tych wojler, bo ja nieraz tak przeskakuję te wątki też, ale tu akurat okno tu będą przyszłościowo wypuszczane. O, i tu będą sobie wylatywać. Mają, widzicie koledzy, start, lotnisko. I teraz chodzi o to. Te wojlery są na całości.
Boksy u mnie mają po 1,90 m, czy to jest 4 metry. 30 samców, 4 metry, no tam nie jest do końca, bo tam będzie na dworzu taki karniak, kwarantalnik taki, że jak gołębie jakieś takie i obce i coś tam, żeby do przetrzymania, czy kolegów, czy jakiś będzie chorował, tam więc z tyłu będzie, więc będzie jakieś 3,5 metra wojlery. Samcom nie ma potrzeby takiej wojlery. Samiec wojlery praktycznie do kąpania się, wiadomo, no niektórzy uważają, że powinien w ogóle prawie nie wychodzić, pilnować gniazda. No zgodzę się, na pewno nie 4-metrowa, czyli 3,5 metrowa wojlera nie jest mu do niczego potrzebna na 30 samców, bo samiec i tak mało siedzi na tej wojlerze, choćby miał nawet otwarty dostęp, on i tak lubi wrócić, posiedzieć przy gnieździe i tak dalej. Więc na te wszystko ciąg. Dlatego tu okno mi pasuje, a wejście później będzie jakby tu może drugie, albo tym jednym wejściem będą sobie wchodzić na wojlerze razem, bo to będą boksy tylko do parowania jakby chyba zamykane. I dlatego pasuje mi tak, że później przyszłościowo, tak jak widzicie tu koledzy, wsunę płytę, przesunę to całe ile się da i tu będą mi samice jakby, stąd samice. Samicą zrobię tu wejście zaraz jakby przy drzwiach, jakieś okno, o tu w linii dotąd, czyli jakby 3/4 boksu, który będzie dla samic, poprzesuwany będzie służył jeszcze dla młodych. Młode wojlera, duża, wszystkie siedzące, oglądające, korzystające z powietrza, oglądające życie i co się dzieje, gdzie one są, poznające ten świat. A nie ma potrzeby właśnie robić tak jak o, drzwi się zamkną, że linia musi być równo wojlery danych samców czy czegoś. Nie ma, można to właśnie tak opracować, tylko tak, żeby no oknami się nie widziały samiec samicą, wiadomo w czym rzecz jest. Więc ja do maksimum samicę jakby w ten boksy tutaj chcę przesunąć na wojlerze, więc no, no taka kolejna moja zauważona i możliwość wykorzystania. Także tu okno przymknę. No tak zrobione też po swojemu, ale no i to okno może być też również o regulowane, przymknięte, jakby rama stworzona z listew dookoła. To można kupić w markecie. Na dwa okna chyba 40 zł dałem taką pleksa, to jest taka czy taka więcej. No i dzisiaj one tak się jeszcze trochę tu boją. No tu będzie akurat okno dodatkowe i wyjście, nie? Jak tu za mocno wieje, a wyjście takie duże, żeby zamknąć. Tu troszeczkę, nie wiem, może kwiatkę wstawię. Z tymi wojlerami jest to tak, że też, że nieraz chce się wyjść na tą wojlerę, bo trzeba je przegonić. Więc ja tu mogę sobie spokojnie wyjść, o. Wyjść, kwestia co będzie tutaj jeszcze to. Tutaj z tej strony, nie wiem czy nie będzie wiało, to będę przymykał może. Ale tak mają. Myślę wojlerkę jak ta lala do kąpieli, do zażywania powietrza. Także, no tak jak mówiłem, się sprawdza, fajnie, na chwilę zadowolony. Jedynie co powiem, to było też w komentarzach i przyznaję rację, samice się parują na tym, nie jest to do końca jestem zadowolony u samic. Jedynie, że to sprzątanie, nie wiem, tam jeszcze nie mam zrobione, tam gdzie będą przyszłościowo samice, zobaczę. Myślę, że samice też, samice właśnie, tak jak mówiliśmy o tej wojlerze, samice na wojlerze chętnie siedzą, więc nie wiem, czy nie będą po prostu spędzały sobie tu zamykane, żeby nie myślały o głupotach, bo samice, myślę, że pogoda robi, która jest obecnie. Robią sobie o takie dołki, jakby tutaj akurat robią sobie dołki, jakieś gniazda, więc to im jakby tu widzę trochę służy do parowania się między sobą. Także u samic nie wiem jeszcze czy takie różnie zostanie i tyle po prostu do sprzątania. Zobaczymy.
przeżyję sezon jeden, bo na pewno jeden sezon przeżyję z tym. No i tu samiczki rozpłodowe, tu będzie na młode, więcej regałów. Także to wszystko jak mniej więcej pokończę, te zasuwy, myślę, tu okno, jeszcze musi być tu okna. No taką część drugą stawię, tu taka jest taka dzisiejsza, co po prostu co u mnie słychać. Co u mnie słychać i trochę sparowania. Tutaj nie wiem, teraz tutaj wieje. O, z tej strony, tu jest u mnie zachód. Także tam jak robi zaciszę gołębnik. Tetuje też, no zobaczymy jak to będzie latem z tym powietrzem, tak sobie troszeczkę nieraz myślę. No ale nic, no będziemy tuje wykopywać, nie? Albo płot przerabiać już. Ale na razie nie, no na razie lubię, to czy lubię jak jest zielono i kolor zielony też no uspokaja i może gołębie będzie tu uspokajał, dobrze działał. No zobaczymy. Nie jest tu myślę tragicznie. Do wylotu jest. Może im tu będzie miło, zobaczymy. To wszystko pokaże gołębie, czy będą chorować, czy będą łapać tą formę, czy będzie problemy. To się okaże. Także tu po prostu o wypuszczane. One tu już próbują sobie. Są niepewnie, ale już styczeń, nie jest styczeń, już mamy luty. To czas już tu troszkę o. A tu okienko. I tu będzie ten karniak. Tu będzie takie trzy gniazda. Trzy gniazda będą tutaj na dworzu. Takie no, trzy gniazda, takie cele otwarte. Także nic, no tyle u mnie. Ja zaraz przyjdę do rozpodu, jeszcze dwa słowa i na tym zakończymy wizytę u mnie w tym tygodniu. No i jestem tutaj w rozpodowym gołębniku. Gołębnik rozpodowy nie jest duży. Trochę gniazd jest za dużo nawet jak taki gołębnik. Ale co? Ale jest to, że poniekąd, no zaczynam troszkę od początku moją hodowlę. Muszę powiedzmy dojść do ptaków, które miałem, które bym chciał mieć. I to są moje były lotniki z czasów, gdzie latałem jeszcze sam. Więc każdego tu jest, no ciężko jest usunąć tutaj, więc trzeba trochę pochować. Przyszłościowo zobaczyć. Nie wiem, czy pamiętacie pierwsze filmy, to było na tej stronie. Tu zrobiłem porządny otwór powietrza. Widać jak było, jak wieje. Tu akurat nie jest osunięte. I to okno aż się trzęsie na dworzu. Wloty dwa duże wyciąłem w suficie. Więc o te powietrze jakby zadbałem. Przy ziemi też nic nie ma. Młode, łzawiące oczy i różne inne podobne schematy były stąd, że chyba tu wieje, tu było też okno i po prostu te gołębie mi tutaj przebywało stąd takie cele porobione. W celach wymieniłem te ruszty, które miałem, te patyki na takie też znalezione gdzieś na jakimś sklepie chyba z gołębiami. O, duża szpara, o której też koledzy byście mówili, że małe szpary mam kiedyś, więc to wszystko wzajemnie i wy pomagacie mi sobie sami, komentując, drugiemu widzi na co ma uważać i tak to się toczy na tych filmach i dzięki nim każdy jakieś popełnia mniej błędów, myślę, bo też to miałem takie bliskie, a teraz widać odległość jest spora i tak sobie po prostu na szybko już tu gniazda mam stare, nie chciałem inwestować, bo tam już trochę pieniędzy zostało, co po prostu lotowym gołębiom nie chciałbym zmieniać. O, karmik przeważnie tutaj wisi. Gołębiom lotowym, tak jak mówię, chciałem raz porządnie kupić i gniazda zostały zakupione. A nie chciałbym tego tu w rozpłodzie, wiadomo, to jest co innego. A w lotowych zmieniać, tym samym są te gniazda, robić cyrki. Tu widać jak to wieje. O, myślę, że nic im nie jest. Ta pogoda robi, że one będą już czekały na samicę. Tu jest akurat osiatkowane od spodu, wszędzie, że tu nie ma możliwości nawet
wejścia, a tam, jak widzieliście koledzy, na tamtym to jest obudowane dookoła płytą od tamtej strony betonem, więc no teoretycznie też nie ma jak wejść. No, także myślę, że nawet okna były otwarte, to chyba nic by się nie stało. No, ale to strach jest tutaj akurat, widzicie, do koledzy dookoła są pola u mnie takie troszeczkę. No, może teraz tu nie widzę, już nie będę krążył, a w tak polach to i szczury, i jakieś tam kuny, lisy, to i takich jest troszeczkę. Więc na tym zakończę ten filmik. Życzę powodzenia w parowaniach i do następnego razu. Zapraszam. Dobry lot.